Cześć wszystkim, nazywam się Krzysiek Syryczyk i chciałbym wam opowiedzieć, co nowego w języku JavaScript, czyli ogólny zarys ECMAScript wersji 7. Co to jest ECMAScript? Jest to standard obiektowego języka, którego najbardziej znaną implementacją jest język JavaScript. Przed każdym wdrożeniem do nowej wersji języka każda z funkcjonalności musi przejść przez, musi osiągnąć 5 etapów przed samym wdrożeniem języka. Pierwszym etapem jest etap 0 Strawman, czyli strach na wróble. Jest to ogólny zarys problemu. Tak naprawdę przedstawienie samego problemu to może być wpis na GitHubie, w README. Nie musi być napisanego żadnego kodu. Jest to po prostu przedstawienie problemu, idei do rozwiązania. Drugim, w sumie pierwszym, bo liczymy od zera, etapem jest propozycja. Propozycja, aby osiągnąć etap propozycji, należy podać przykłady, przykłady z życia wzięte danego problemu i przykłady rozwiązania. Najlepiej jak najwięcej, żeby można było rozpatrzeć, które rozwiązanie jest najlepsze. Jeśli funkcjonalność posiada opis składni i semantyki, możemy osiągnąć wtedy etap drugi, czyli szkic. Następnym etapem jest etap kandydat. Jest to już w miarę wysoki etap, że tak powiem, etap eksperymentalny, gdy rozwiązanie jest już kompletne, posiada pełną dokumentację oraz posiada pozytywny feedback użytkowników. Ostatnim etapem jest etap finish, czyli na ukończeniu. Jeśli komitet zatwierdzi dane rozwiązanie, to funkcjonalność już już czeka na wdrożenie całej wersji ECMAScript. Dobrze. Zobaczmy, co nowego w ECMAScript 7. Na etapie finished jeszcze niestety nie posiadamy żadnej funkcjonalności. Jest to dosyć świeża wersja, gdyż w tym roku wyszła ECMAScript 6, więc tutaj nie dziwne. Na etapie kandydata mamy funkcjonalność potęgowania, exponential. W ECMAScript 6 i wcześniej korzystaliśmy z modułu MAF, korzystając z metody POW, aby uzyskać potęgę z danej liczby. Teraz używając dwóch znaków gwiazdki, możemy wywołać operację mnożenia. Tutaj wykonam przykładowy kod i możemy zobaczyć, jakie są wyniki danych operacji. O, może tak lepiej rzeczywiście. Nic wielkiego, ale cieszy, że łatwiej i czytelniej można zapisać. Chwilka, kłopoty techniczne. Okej. Do tablic dochodzi nowa metoda includes, znana z takich bibliotek jak Lodash czy Underscore, która pozwala nam stwierdzić, czy w tablicy znajduje się dany element. Podając w argumencie daną wartość, zostaje nam zwrócona wartość boolean, true or false, czy znajduje się dany element w tablicy. Możemy tutaj podać drugi argument w tym przykładzie. Zmienię layout. Chyba już nie można. No cóż, zaraz znajdę tutaj. O, tutaj jest. Ostatni przykład. Tak, podajemy wartość,
i na, od której pozycji, właśnie to jest ważne, to nie jest na której pozycji, tylko od której, czyli od de facto drugiej, bo od zera liczymy, przeszukujemy tablicę, czy znajduje się dany element. Tutaj mamy przykładowe wyniki. Wprowadzenie architektury SIM na pewno ucieszy osoby, które korzystają, które zajmują się grafiką 3D oraz pracują z wykorzystaniem wektorów. Pozwala ona na obliczenia na grupie, zestawie wartości. Możemy przeprowadzać operacje dodawania, odejmowania, podmieniać dane wartości z linii bądź pobierać wartość z poszczególnej linii. Tutaj troszkę kodu jest przedstawionego tylko po to, żeby pokazać wynik, gdyż struktura, nie wiem, czy tutaj dobrze widać, takiej operacji, czyli add A plus B, wektor A dodać wektor B, zwraca nam obiekt o kluczu S z podkreśleniem, który pokazuje, na której pozycji jaka wartość jest. Czyli na przykładzie 1, 2, 3, 4, dodać 5, 10, 15, 20, daje kolejno 6, 12, 18, 24. Oczywiście mamy do dyspozycji tutaj większe zakresy typu float 64, ale ten jest najpopularniejszy, gdyż na dokumentacji jest przedstawiony na przykładach. Co ciekawe, wykorzystanie tej metody pozwala przyspieszyć nam operację z wykorzystaniem wektorów nawet pięciokrotnie. Metoda async. W ECMAScript 6 otrzymaliśmy promisy, dzięki czemu łatwiej nam jest wykonywać asynchroniczne zapytania. Jednak zawsze musimy walczyć tutaj z callbackami i kiedy potrzebujemy wywołać wiele zapytań do różnych serwisów bądź do wielu usług, możemy wpaść w tak zwany callback hell i mieć problemy z czytelnością kodu. Na pomoc przychodzi nam funkcja async, która określa tą funkcję, że kompilatorowi, że jest ona asynchroniczna i await określa nam wywołanie funkcji, która zwraca promise i ten console log czeka na resolve tej linijki. Przez co otrzymamy wynik 1, po sekundzie wywoła się ta metoda, potem wywoła się console log 2 i na koniec cały resolve całej tej funkcji, gdyż właśnie async, jak powiedziałem, zwraca nam promise, więc możemy tutaj swobodnie success obsłużyć i wyświetlić trójeczkę. Polecam poeksperymentować. Jest to ciekawy sposób na pisanie kodu asynchronicznego pod postacią kodu asynchronicznego. Object Observe. Osoby korzystające na co dzień z Angulara mogą skojarzyć tą funkcjonalność z watcherami, gdyż nakładamy obserwator na obiekt i każda zmiana na danym obiekcie powoduje wywołanie odpowiedniego callbacka. Mamy tutaj dostępne takie odpowiedzi, kiedy modyfikujemy poprzez dodanie
dodanie nowej properties do obiektu, zostaje nam zwrócony, może to wykonam, będzie lepiej widzieć. Będzie nam lepiej widzieć. Albo i nie wykonam. Dobrze, to dodając properties, który nie istniał wcześniej, dostaniemy w odpowiedzi obiekt, który poinformuje nas, że została dodana właściwość. Jeśli usuniemy istniejącą już właściwość, dostaniemy informację zmiany o usunięciu. Jeśli dodamy tutaj define properties, zdefiniujemy odpowiednią właściwość, zostanie nam zwrócony obiekt z informacją o rekonfiguracji. Podobnie set prototype oraz przy blokadzie rozszerzeń. Może tutaj teraz chwilkę. O. Zwróci nam informacje o prevent extension. Object values, object entries. Znany nam z ECMAScript 6 object keys zwraca nam klucze danego obiektu. Teraz idziemy o krok dalej. Możemy w ECMAScript 7 zwracać same wartości lub też wpisy w formacie klucz wartość. Czyli dostaniemy tak naprawdę takie wyniki. Czyli tu klucze ABCD, wartości. I wpisy w formacie klucz, wartość, klucz, wartość. Znany z ECMAScript 6 Sprit zostaje rozszerzany o operacje na obiektach. Dzięki temu możemy z użyciem trzech kropek i funkcji REST utworzyć sobie zmienną A, B na podstawie tego obiektu i do pozostałe wartości zagregować w kontenerze REST. Czyli wartość A jest 1, B 2 i pozostałe zostają przypisane do tutaj REST, do zmiennej REST, na której możemy swobodnie operować. Trailing commas. Uważam, że to dość paskudna rzecz, gdyż kod staje się mniej czytelny moim zdaniem, bo wygląda jakby ktoś po prostu zapomniał usunąć przecinka, przez co może to być dwuznacznie zrozumiane i prowadzić do dziwnych nieścisłości, ale w ECMAScript 6 już możemy stosować takie zabiegi i program nam nie będzie zwracał błędów. Typowanie obiektów znane z TypeScript bądź wersji drugiej Angulara będzie dostępne w ECMAScript 7 natywnie. Będziemy mogli tworzyć własne struktury i na nich operować. Dla osób, które są zaznajomione z ECMAScript 6, korzystając z modułów, korzystając z import from danego modułu, możemy do lokalnego scope'a pobrać
daną funkcję bądź zmienną. Dodatkowo przy ECMAScript 6 będziemy mogli eksportować od razu w locie do kolejnego modułu daną pobraną wartość z innego modułu. Czyli de facto przerzucać z jednego modułu do innego, nie naruszając lokalnego scope'a. Dekoratory. Również znana tutaj funkcjonalność. Będziemy mogli stosować dekoratory dla klas i dla propertiesów klasy. Tu dla przykładu najprostszy read-only zabrania nam nadpisywać properties entry. Dostajemy błąd cannot assign to read-only property of object object. Funkcja observable jest oparta o wzorzec projektowy obserwatora. W programowaniu obiektowym obiekty posiadają stany, które w wyniku których operacje przeprowadzone na danym obiekcie mogą wpływać na pozostałe obiekty, przez co dlatego musi istnieć możliwość ich powiadomienia o zaistniałych zmianach, by inne obiekty mogły się dostosować do tych zmian. Korzystając z obserwatorów, tutaj prosty przykład na butonie Click Me, możemy mieć pełną obsługę eventu Click Me na każdy następny klik wywołuje metodę onNext. Możemy również tutaj zamiast samego klika podpiąć funkcję asynchroniczną. Dzięki temu każde następne wywołanie możemy obsłużyć inaczej. Możemy zablokować na przykład po trzecim zapytaniu możliwość pobierania danych bądź na error zwrócić nam informację o tym. Operacje na stringach typu trim left, trim right są dosyć znane już z innych języków. Do tej pory mogliśmy korzystać z funkcji trim, która oczyściła białe znaki z lewej i z prawej strony. Teraz możemy czyścić tylko z jednej strony. Dla przykładu taki string. Tutaj podałem również z długością, z podaniem długością znaków zmiennych, gdyż console log ucina białe znaki sam z siebie i ciężko zaobserwować tutaj te ucinania. Jak już mamy klasy w ECMAScript 6, tak teraz czas przyszedł na własności klas. Możemy już stosować, podobnie w innych językach programowania, definiować propertiesy poza metodami. Czyli jak tutaj określić wersję, bądź jakiś title, bądź przekazywać ważnej dla działania aplikacji wartości. Śmiało możemy korzystać z dysa i odwoływać się do właśnie zdefiniowanych propertiesów. Kolejne operacje na stringach, pad left, pad right, pozwala nam wypełnić dany ciąg znaków o odpowiednią długość. Jeśli string zawiera jeden znak, a użyjemy pad left, z wartością 10, no to zostanie nam wypełniony spacjami string od lewej strony. Domyślnie właśnie są to spacje. Jeśli podamy w drugim argumencie jakiś znak, to tym znakiem zostanie
zostanie on uzupełniony. Również tu podałem długości łańcuchów znaków, żeby widać było, że tutaj są te spacje, których nie widać. Niestety tutaj nie możemy otworzyć łańcuchów. Musimy odrębnie przekazywać to do zmiennych. Na etapie Strowman jest obecnie wiele funkcjonalności, ale to jest już temat na drugą taką prelekcję. Warto zaznajomić się z nimi, jak i z pozostałymi funkcjonalnościami setupów i warto poeksperymentować, bo potrafią ułatwić nam pisanie kodu i przyspieszyć pracę. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Powtarzam więc pytanie kolegi, czy są jakieś pytania? Proszę. Ja miałem pytanie, czy jest gdzieś może jakiś zbiór pomysłów odrzuconych? Nie znalazłem takiego. Jeśli chodzi o pomysły na różnych etapach, to jest to zmieniane live na GitHubie, tutaj pod tym linkiem. Tu jest cała lista z opisanymi stage'ami. Na bieżąco są zmieniane. Jak pisałem prezentację, tej funkcjonalności jeszcze nie było. Jak widać, cały czas się zmienia. A tutaj mamy funkcjonalności na etapie Strowman. I z tego wcale nie wynika, że wszystkie pomysły zostały zaakceptowane. Trochę pochopnie, ale okej. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania? No questions? Nie ma pytań? Okej. Okay. O, jest. To jeszcze jedno. Kiedy mniej więcej można byłoby określić, na przykład przy użyciu Babla, że można używać danej funkcjonalności, powiedzmy, nawet przez transpilowanie? Znaczy, poprzez transpilowanie możemy jej w każdej chwili już użyć, gdyż na przykład transpiler Babel pozwala określić etap, od którego już wykorzystuje funkcjonalności. Domyślnie jest określony od etapu bodajże trzeciego, czyli experimental, a możemy ustawić od stage 0 i większość tych funkcjonalności jest obsłużona. Okej, okay. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, jak nie, to dziękujemy bardzo. Jeszcze tam z tyłu. A, jeszcze, tak? No nie widzę stąd. Już. Tutaj może podejdę. Pytanie takie, chciałem się zapytać, jeżeli chodzi o ECMAScript 7, czy jednocześnie w trakcie prac nad specyfikacją są już od razu pisane jakieś polifile dla przeglądarek, czy to jest dopiero późniejszy etap? Z tego, co zauważyłem, to osoby spoza komitetu, które pracują nad ECMAScript, tworzą takie polifile na podstawie dokumentacji, którą właśnie tworzą te osoby z komitetu. Nie zauważyłem, żeby te osoby pracujące nad tą funkcjonalnością tworzyły takie polifile. Jedynie przy użyciu SIMD-y, czyli tych single tych operacji na wektorach jest dostarczony polifil. Gdyż wydaje mi się, ze względu na to, że Babel ani TransUr nie obsługują jeszcze tej funkcjonalności. No dobra, no to dziękujemy bardzo. Prosimy o oklaski. Dziękuję.